nie mało w Warszawie Wiśniewskich, Michalskich, ale dużo wszędzie Kowalskich. Gdzie pójdziecie, Kowalskich znajdziecie. We dnie i w nocy w każdej pracy aptekarz Kowalski, piekarz Kowalski, profesor i ślusarz Kowalski, konduktor Kowalski, instruktor Kowalski, botanik, mechanik, konstruktor, poeta i kierowca Kowalski Montek i Kowalski Górnik. Tak piszą do nas szóstoklasiści, którzy znają ten wiersz pana Jana Brzechwy z podręczników do klasy szóstej. Między innymi Radosław, Sonia i Asia Diabożna, wielu, wielu, którzy popierają plan Kowalski. Ci, którzy popierają plan Nowaków, też nie próżnują i dostajemy z pracy wycinki popierające nie tylko pana Nowaka, ale cały jego plan. Chociaż nie nazywam się Nowak, chciałbym poprzeć pana Nowaka i wysyłam niepełną listę Nowaków z czasopisma Płomyczek, którzy to Nowakowie brali udział w podobnym konkursie. Pisze do nas Sławek, lat 14, z Ugoszczy. Oto na dowód, że rzeczywiście jest to prawda. Ale nie koniec. Zostawmy również króciutki artykuł z tygodnika Wieczór, który to pisze, dlaczego nazywa się Kowalski? Odpowiedź brzmi prosto. Dlatego, że mój ojciec też się nazywał Kowalski. Ale to nie koniec. Jeszcze jest tak, że wiersz, a wierszy dostaliśmy mnóstwo. Ten wybrałam jako najciekawszy od Anny. W studiu jeden w telewizji, pojedynek trwa. Pan Kowalski nad Nowakiem wciąż przewagę ma. Nawet krawca pan Kazimierz przywiózł weterana, co smokienki szył w trakcie, rzecz to niesłychana. I pan Nowak miał też krawca, ale mniej znanego. Kto zwyciężył? Pan Kowalski. 0-1.